Od tego, który robi coś niecodziennego, podniosę się, ponieważ mamy człowieka, który wisi przez cały czas i nie mogę z tego obrazka, że on tak na jednej ręce, kiedy niektórzy nie są w stanie wytrzymać minuty czy dwóch. Co jest z tobą, Wojtek? No, zabrakło krzesełka, także muszę sobie poradzić. A zobaczyłem drążek, to wiszę. Ja mam całą listę twoich rekordów, a jest ona na tyle niewyobrażalna, że dam mu tę możliwość piękną, żeby sam przedstawił chociaż 10 swoich największych osiągnięć. No to może takie trzy najciekawsze. Mnie w tym roku w lutym byłem na kole podbiegunowym i tam pobijałem rekord Wima Hofa, który przebiegł półmaraton, czyli 21 km na bosaka po śniegu w samych krótkich spodenkach. To mi się udało poprawić o pół godziny. Potem jako pierwszy na świecie zrobiłem sobie Ironmana z obciążeniem 50 kg. Taka kłoda ciężka była. No i co jeszcze z takich ciekawych? Kilometr na rękach przyszedłem z samochodem, wszedłem 500 razy na linę. A na drążku właśnie teraz wiszę, dlatego że też mam rekord polski w zwisie na drążku. To było 22 minuty i 45 sekund. Rok temu to pobiłem. Powiem ci, że to jest niesamowite. Ja ci będę jeszcze zadawał pytania w trakcie konferencji, kiedy już to sobie dalej wisiał. Ile ty jesteś w stanie tak wytrzymać? Nie wiem. Tak naprawdę tutaj skóra jest wyznacznikiem, bo jak zerwie się skóra, jest krew na rękach, to ten drążek robi się bardzo śliski i potem dużo... Nie chodzi o ból, tylko o to, że jest śliski. Chodzi o to, że jest śliski. No ten ból... Da się jakoś wytrzymać, ale po prostu trzeba dużo mocniej ściskać, ręce pompują i szybciej się spada. Dobrze, zobaczmy teraz zegar, ile już wisi Wojtek, rekordzista sobierajski i powiedz mi 4 minuty i 45 sekund w tym momencie. Rekord, do jakiego ty byś mógł dążyć, to? No myślę, że tak te 20-30 minut jest w zasięgu, ale dzisiaj chyba nie będę tyle wisiał, żeby nie rozwalić sobie dłoni aż tak bardzo, żeby mnie to nie wykluczyło z treningów na dłuższy czas. Publika, dajcie mu trochę ognia, bo naprawdę chłopak na to zasługuje. Tak więc ty sobie widz, zapraszamy panią, która będzie razem z tą stała, z mikrofonem. Mówiłeś przed chwilą o robieniu dzieci. Podobno ta czynność, która służy do robienia dzieci, jest powodem, dla którego w ogóle zająłeś się tym, czym się zajmujesz. Opowiedz o tym coś więcej. W sensie chodzi ci o to, że lubię ruchać, czy o co ci chodzi? Dokładnie o to chodzi, bo to podrzuciłeś sam sobie, no, sam w swoim opisie. No stary, no to tu wiesz, to każdy lubi sobie pobzykać, co nie wiesz, masz dajmy na to, no ja rozumiem jakbyś miał 50 lat, co nie, no ale tam jak masz 22, 25, 30, to jeszcze wiesz, jak kita stoi, jeszcze tam seteczka teścia leci elegancko 107 dni profilaktycznie, to why not, baby, you know what I mean, you know. Wróćmy do początku, podobno ważyłeś 50 kilo i zacząłeś... trenować? Tak. No powiedz trochę więcej o tym. No ogólnie to historia była niezła, no bo wiesz, 44 kilo jak ważyłem, to... No tak szczerze to do dupy się czułem, wiesz, mega, co nie? Chciałem, wiesz, jakoś tam fajnie wyglądać, zawsze widziałem gdzieś tam takich starszych chłopaków, wiesz, takich mega nakoksowanych, że naprawdę, wiesz, fajna łapa, gdzieś tam lecą na nich laski, wiesz, fajnie imprezują. I powiem ci, że jakoś mi to tak imponowało i chciałem też, kurde, tak, wiesz... zajebiście wyglądać, pewność siebie, poczuć się i myślę, że też po części jestem taką inspiracją, jak dorąbałem te 44 kilo dla tych właśnie takich wszystkich, wiesz, gdzieś tam fajnych, takich młodszych chłopaczków, co nie? Ale też nie tylko młodszych, starszych też, co nie, wiadomo. No i też mówisz głośno o sterydach, co się rzadko zdarza. No tak, no bo to, wiesz, no jakby ja uważam, że... No ale widać, że sterydy wali, bo jak włosy mu urosły, nie? No nie, no akurat to jest... Wbrew pozorom na twarzy nie jesteś jakiś spuchnięty, naprawdę jakiś dobry towar musisz mieć. Nie, ogólnie to ten. Ja sobie tak mówię, profilaktycznie tylko walę seteczkę i nic więcej, co nie? Więc to u mnie jest tylko to i wyłącznie, także jest pełen chill. Natomiast ja widzę, że nasz rekordzista ma małe problemy. Ciężko już? Ciężko się robi, bo już skóra schodzi z rąk. I to jest właśnie ten moment, kiedy drążek się robi mokry od krwi. O panie, to nie ma co ryzykować w takim razie, żebyś nam tutaj się przygotował do pojedynku. 15 minut za 10 sekund, publiczność. Wielkie brawa dla rekordzisty. I myślę, że zasłużyłeś na swoje krzesło 15 minut za 2 sekundy. Ja się spodziewałem, że ty w ciebie nie zejdziesz, więc dziękuję mu uprzejmie. Chodź tutaj do nas. Czy byś na pewno nie wytrzymał godziny tańca na baletach, nie? Nie, no to na pewno nie. To myślę zdecydowanie. No nie, właśnie, tak... Wojtek, może następny rekord to godzina tańca na baletach razem z sekwentą. Rekordy rekordami, ale nie wiem, czy pamiętacie obrotówkę Hasiego na fejmie. No to też było moim zdaniem imponujące. Ja teraz sobie o tym przypomniałem, bo właściwie... No i ja w tamtym momencie jakoś tak bacznie nie śledziłem tych wszystkich walk i tak dalej, a obrotówka Hasiego z tamtej walki naprawdę mi utkwiła w pamięci, więc... No dziękuję Marek, dziękuję, to dużo dla mnie znaczy. Ale się zrobiło uroczo. Sekwento. Co tam? Ja wiem, że ty tylko na to czekasz, żebyśmy oddali ci scenę, żebyś mógł wykonać swój taniec. Tak więc, moi drodzy, zróbcie hałas dla Sekwento,
A ja ciebie zapraszam na środek. Ale pod jednym warunkiem, ty idziesz ze mną tańczyć, nie? Nie, ale pan Pawłowski, wiem, że bardzo by chciał, więc zapraszamy. Przyda mu się, dawaj Pawłowski, lecimy. Cóż, co, kardio, ja mam z tobą tańczyć? Tak. Sekwento. Ale to musicie zrobić jakiś hałas, jeżeli ja mam tam iść. Dawaj, normalnie. Tylko jakaś dobra muzyczka musi być, nie? A Malik będzie oceniał, jak w tańcu z gwiazdami, od 1 do 10. Sekwento, pan Pawłowski. Potrzebujemy trochę głośniej. Dobra. Ta muzyka średniawa do tańca jest trochę. I wielkie brawa, Malik jako juror. To Pawłowski, w sobotę ze mną na balety jedziesz, nie? Za Alanika. Ja nie wiem, po jakich klubach wychodzicie, ale to nie wyglądało fajnie. Pu. To z ludzi od ciebie jest najbliżej zawalczenia we Freak Fightach? Najbliżej? Dokładnie. No, w sensie nie mogę tego, tak to powiem, zlikować. Oczywiście, że możesz. Nie mogę, ponieważ... Gdzie, jak nie tu? Nie, ta osoba sama się zastanawia po prostu i nie chce w żaden sposób... zniechęcić jej do tego, tak to powiem. Mówimy o Evronie. Nie. W sensie, powiem tak, jeśli chodzi o Evrona, to wątpię, żeby on chciał wyjść do Freak Fightu. Po prostu tutaj też idzie z tym, że on twarzy nie pokazuje, co wyłączyłoby się z tym, że nie dość, że stawka za samą walkę, to jeszcze pokazanie twarzy. Więc no wątpię, żeby kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce. Wiem też, że masz dużo podopiecznych, dużo znanych osób chce trenować z tobą ze względu na... Nie wiem, czy twoje osiągnięcia, czy twoje podejście, możesz wymienić między innymi, komu pomagasz? Myślę, że to bardziej chodzi o to, że ja po prostu jestem taki odludek i nie za bardzo znam w ogóle ten świat, cały show biznesu i tych wszystkich freak fightów. No i myślę, że te gwiazdy szukają takiego miejsca, gdzie czują się jak u siebie w domu, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś podchodzi do nich z szacunkiem. Mogę wam opowiedzieć taką śmieszną historię, jak poznałem Quebo. To było 2-3 lata temu, prowadziłem trening personalny z takim Wojtkiem i on powiedział, czy może do mnie przyjść na trening od razu po nim jego kolega. I on jest taki znany, nazywa się Quebo na Fide. I czy ja go kojarzę? Ja mówię, kurde, no powiem, że kojarzę, bo głupo mi tak powiedzieć, że nie znam kogoś takiego. I tak sobie myślę, Quebo na Fide, co to jakieś wina portugalskie, gość od win? Tak nie kojarzyłem w ogóle tej ksywki. No i wyszedłem na parking i patrzę, stoi tak ze 100 metrów ode mnie taki gościu wysoki, łysy w garniturze. No i myślę sobie, jakaś gwiazda to pewnie ten. A w połowie drogi między nami idzie jakiś, no tak myślałem, że żul. Tak ubrany, wiadomo jak. No i ja macham do tamtego gościa, macham. I jak ten żul mnie mija, to nagle wyciąga rękę i mówi, cześć, Kuba jestem. Ja tak się odwracam, mówię, aha, no dobra, no to cześć, ja jestem Wojtek. No i weszliśmy do klubu, poszliśmy na recepcję. On się odbił, poszedł do szatni, za chwilę wszyscy podbiegają do mnie i mówią, Wojtek, to do ciebie? To jest ten Quebo, on do ciebie na trening? Ja mówię, kto? Nawet nie znam gościa. Więc tak to wygląda. Ja po prostu jestem taki odludek, no. Nie znam takich ludzi. No ale teraz wszyscy będą znali ciebie, myślę, że po tej konferencji, po walce. Jedziemy. Dawajcie jeszcze raz. Chodźcie jeszcze raz na spokojnie. A dosłownie 30 sekund temu mówił, że z nikim konfliktu nie ma. Jakieś słowa do powiedzenia pierwszy raz? No te loczki to jemu nakręcę, nie? Tak szczerze, tak nie popchnął, to... Jak będziesz tak bił, to powiem ci, będę miał dobrze. Nie, no ja ci nie będę bił, tylko ci z duszy, nie? I będziesz płakał. Zobaczymy się do grudnia, nie? Takie pijackie oczy straszne. Tak? No to zobaczysz się do grudnia, jak ci zatańczę po głowie, poskaczę. Powiem ci, że się. Panie i panowie, sekwento, czy nabity Dawid podsiadło? I pozycja bokserska do kamery. Andrew i sekwento. I wielkie brawa dla nich. Dziękujemy, nie było piątki na pożegnanie.